Kukuleczek robi odbiór pracy. Także balkonik, kochani, wymalowany. Przejaśniało nam, ładnie się zrobiło. Teraz czekamy, bo jeszcze troszeczkę jest lepki, aż to wszystko ładnie wyschnie. Założymy wszystko z powrotem, kwiaty, osłonkę. No i będziemy się cieszyć świeżym balkonem. A zostało nam jeszcze, ho, 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 jeszcze nam została taka wielka barierka do samego dołu, jak wychodzimy po schodach do góry. Także tam też będzie malowanko i to niezłe. Dzień dobry, 1 maja. Przed chwileczką skończyłem się z Wami witać na szorcie. Teraz witam się tutaj. Słoneczka bardzo dużo. No naprawdę, dzionek, słuchajcie, jest bardzo fajny. Na razie jest balkon pusty, bo jak wiecie, no wczoraj żeśmy malowali, dzisiaj będzie sobie ładnie schło. Proszę bardzo, matę żeśmy założyli. Bardzo mi się podoba ta mata. Jest bardzo fajna, także mamy czyściutko. Tam jest słoiczek z pędzelkami po wczorajszym malowaniu. Z rozpuszczalnikiem, wiadomo, zalałem rozpuszczalnikiem, bo byłoby po pędzlach. No i teraz się przywitamy i zaczniemy powolutku kompletować materiał na dzisiejszego vloga. Ależ piękne niebo. Hej, hej, hej. To tylko ja, nie regulować odbiorników. Jeszcze troszkę kawki mi zostało, także z tym kubeczkiem z Krakowa, no mega ten kubeczek jest. Jak kupowałem ten kubeczek, to mówiłem do tej pani w sukiennicach, że stary Krakus z dziada, pradziada kupuje sobie kubek z Krakowa. No i ta pani mówi, tak? O, bardzo miła, rozmowna była ta pani. Się okazało, że ta pani też, podobnie jak ja, ja mówiłem, że przyjechałem tutaj z całą rodziną i chciałem im pokazać mój rodzinny Kraków i tak dalej. A że była rozmowna, tośmy sobie trochę pogadali. A ta pani mówi, o, to podobna historia, bo ja ze Śląska przyjechałam. No to daleko nie miałam, bo do Katowic z Krakowa to jeszcze jako dziecko pamiętam, taki młody, znaczy na taki młodzieniec, no gdzieś miałem, może ja wiem, 19 lat, nie więcej, to się jeździło do Katowic. Mieliśmy takiego kolegę tam, jedźmy do Katowic. Raz byłem w Katowicach i dwa razy w Chorzowie. Także blisko jest do Katowic, szybciutko się jedzie. Pozdrawiam tą panią, gdyby mnie oglądała, w co wątpię, bo pewno nie wie, że ja vloguję, bo ja o tym nie mówiłem, a szkoda, mogłabym sobie zrobić reklamę. I by nas oglądnęła ta pani, popatrzyła sobie. No nie, akurat nie przyszło mi do głowy, tak mi się miło z nią rozmawiało. Jak piję kawkę z tego kubeczka, właściwie, szczerze mówiąc, to już wypiłem. To mi się właśnie to wszystko przypomina, że chodzimy z Danusią, z dziewczynami po rynku i wokół tam wszystko koło barbakanu, plantami. No było co wspominać i czasami mi się wydaje, że ten materiał z Krakowa to mi przyszedł bardzo emocjonalnie. No ale cóż, no emocje były szczere, prawdziwe jak najbardziej, bo wszystko mi się to przypomniało, a że za często nie jeżdżę, no to wiadomo, trochę tych emocji jest. Kochani, życzymy Wam z Danusią jak najlepszej majówki. Dzisiaj 1 maj. 1 maja jest dziś przepiękny poranek, także zapowiada się super. Ja się doczekałem tego, że sobie siedzę w krótkim podkoszulku, w krótkich spodenkach z kawusią, słoneczko mi przyświeca. Ja wiem, że to może zbyt infantylne jest, no ale ja się cieszę z takich rzeczy. Pewno się ktoś będzie śmiał, stary chłop, a się z takich rzeczy cieszy. No cieszę się. Cieszę się, że świeci słońce, że jestem w stanie o własnych siłach wstać, bo są ludzie, którzy nie wstają o własnych siłach, są uzależnieni od osób trzecich. Cieszę się po prostu, że na tyle mi zdrowie jeszcze dopisuje, że mimo, że się poruszam o tych kulach, wiecie, to no ciężko jest, bo odciążam chore nogi, a wiadomo, bolą wtedy ręce, nadgarstki i barki, łokcie. Ale mimo wszystko nie narzekam, tylko się po prostu cieszę, że jestem w stanie to wszystko zrobić, że jestem w stanie swojej ukochanej kobiecie pomóc w domu, pomalować, posprzątać. Ja wiem, że to tak jak mówię, no to może śmiesznie brzmieć, nie? Z czego mi się głupek cieszy? No cieszę się. Także
jest dobry humor od samego rana, czego wam oczywiście życzymy z Danusią. Danusia gdzieś tam jest w kuchni, pewno śniadanko zaraz będzie. Później niestety muszę iść do pracy. No niestety są takie prace, gdzie trzeba przyjść, skontrolować, czy wszystko w porządku. A później będziemy świętować, świętować. Wszystkim tym, którzy idą, bo tam jedna widzka mi wczoraj pisała, że idzie do pracy, że niestety majówkę spędzi w pracy, więc życzymy dobrej, spokojnej pracy i żeby szybko minęła, żeby zacząć świętowanie i żeby ten czas prywatny na maksa po prostu, wiecie, wykorzystać dla siebie po prostu, dla swoich potrzeb, dla swoich przyjemności. Niech każdy go spędza tak, jak lubi najbardziej, żeby oczywiście innym nie przeszkadzać. I to nie jest powiedziane, że ktoś na majówkę musi chodzić, spacerować, jeździć na rowerze, grillować. Niech każdy robi tak, jak mu wygodnie, jak mu po prostu jest przyjemnie. Tak jak mówię, z zaznaczeniem, żeby nie przeszkadzał innym i nic złego nikomu nie zrobił. Także uważajcie również na siebie, bo to chciałbym przypomnieć, bo będą przemieszczania się, będą ludzie wyjeżdżać do znajomych, na grilla, na działkę. Uważajcie na siebie, oczy dookoła głowy, kochani, bo jak to mówią, licho nie śpi i nie wszyscy fajnie świętują, tylko wsiadają do samochodu po alkoholu, co jest w ogóle dla mnie niedopuszczalne. To tak jakby ktoś wziął pistolet po prostu i strzelał na oślep. Kogo trafi, tam do tego trafi. To dla mnie jest to samo. Jakiś ktoś wsiada po pijaku do samochodu, to na to samo wychodzi. Także bardzo na siebie uważajcie, a ja idę teraz na śniadanko i będziemy przez cały dzień kompletować vloga, wiadomo, dla was, bo po tych miłych wczorajszych komentarzach, po tym konkursie, my też mamy bardzo dobre humory. O, tu mi się coś wcisnęło. A, że bateria jest słaba. No to już, już dziadziusia podłączam. Do zobaczenia, do później, dziękuję za uwagę poranną, widzimy się później. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Witamy iryskiem. Iryskiem, proszę bardzo, konsumpcja. Kakaowym. Mnie najbardziej smakują te z makiem i śmietankowe. Mam świeżo umyte włosy, no, dlatego takie dziwne. I wczoraj mnie złapał fryzjer w końcu, także włosy mam obcięte, końcówki elegancko. O, i ja się kawką teraz witam. Tomek się wcześniej kawą witał, a teraz... Woda mineralna. Woda mineralna. Stop puk, czyściocha z samego rana. Mhm. Nie ma jeszcze południa. Święto pracy, ale do pracy. Dzisiaj mamy troszeczkę zajęć znów, ale wiecie co, no korzystamy. Jak są takie dni wolniejsze, no to my też wykorzystamy to na robótki domowe przy domu. Bo wczoraj, tak jak wiecie, malowaliśmy balkonik. Zresztą Tomek już wam pokazywał. Tam jeszcze powiesiłam już kwiatki na balkonie, bo balustrada elegancko wyschła, więc już mogłam zawiesić. To wam jeszcze pokażę. Oczywiście czekamy jeszcze na zamówienie osłony balkonowej. To zrobimy już, wiecie, na spokojnie, później po majówce, bo teraz to i tak nie ma sensu. Zamówię, a i tak mi przyjdzie pewnie dopiero po niedzieli. No to sobie tam na spokojnie jeszcze poprzeglądam oferty, chociaż już mam wybraną osłonę, którą chciałabym. Czegoś, wiecie, to tak się na siebie patrzę i mi czegoś brakuje, a nie mam wisiorka żadnego, bo wczoraj włosy farbowałam sobie i wiadomo, że do farbowania to zdejmuje biżuterię. Tak mi łyso jakoś, mówię, kurczę, co jest? No, jeszcze ślady gdzieś tu mam. O. Może już tak niewidoczne, ale nie, jeszcze się nie zmyło dobrze farba. No, także mówię, że czekamy, zamówimy sobie osłonę balkonową. A dzisiaj będziemy malować jeszcze też balustradę taką przy wejściu do domu, bo ona też już wymaga odświeżenia, tam już trochę rdza wychodzi, no to trzeba to jak najszybciej pomalować, żeby ta rdza się dalej nie rozprzestrzeniała. Ale na szczęście, przepraszam bardzo, ciuciu. Z pełną buzią się nie mówi, na szczęście jest to robota raz na kilka lat. No tak. Trochę się namęczymy, bo ja wczoraj już te barierki myłem. Wiecie, to jest od strony tego, gdzie dawniej była trampolina, co wam kiedyś pokazywałem. Trampolinę, to te barierki, co? No nie wiem, czy w tym roku będziemy w ogóle trampolinę rozkładać. Chyba nie. Dzieci już takie mniej zainteresowane skakaniem na trampolinie. Chociaż Kaja coś tam podgadywała, czy my nie będziemy w tym roku rozkładać trampoliny. Nie wiem, zobaczymy, jak dzieciaki będą chciały, no to nie ma problemu, się rozstawi.
A jak nie, to też nic na siłę, bo to potem, wiecie, stoi i z, no, tylko miejsca... W tamtym roku po prostu stało. No, tylko stało i pełno miejsca w ogródku zabiera i tak naprawdę nikt z tego nie korzysta. No, także mamy takie plany na dzisiaj. Dzień wolny, ale sobie tak właśnie wy... Tak, no takie drobne możemy zrobić, bo wiecie, tak Danusia mówi w tygodniu, no to znaczy w tygodniu, że tak powiem w normalny dzień powszechny, no to czasami nie ma czasu na to. Nie ma, to za dużo jest różnych spraw. A wiecie, to nie będzie jakieś nie wiadomo co, my nie będziemy szlifować na szlifierce, na tokarce, tylko po prostu oczyścimy i sobie po cichutku będziemy malować. Ale to będziemy malować i to niedługo się weźmiemy za to. Dlatego, że później jest tam takie słońce. Tak, właśnie musimy zaraz biec szybciutko. Wczoraj, kochani, myłem nasze drzwi wejściowe. I mówię do Danusi, po raz pierwszy się uparzyłem od drzwi. Tak. Bo tak słońce operuje. Tutaj w palce, w te opuszki, to tak aż bolało, bo to takie delikatne jest. Ale... W ogóle drzwi wymagają remontu. W sensie takim, że wymagają też malowania chociażby. Najlepiej to wiadomo. Chciałoby się je wymienić w ogóle na nowe. Ale od słońca one są tak, takie mają plamy, wiecie, wyblakłe, okropnie wyglądają bardzo. No to może spróbujemy je pomalować. Nie wiem, jak to zda egzamin, bo to jest naprawdę, drzwi są narażone na takie bezpośrednie słońce i nie wiem, czy ta farba za chwilę po prostu nie zejdzie nie z powrotem. Zejdzie powrotem. Tak, czy to ma jakiś sens, czy... Czy już lepiej sobie odłożyć pieniądze i kupić nowe drzwi jakieś, nie wiem. My mamy takie metalowe te drzwi są, nie wiem jakie to są, metalowe? One się metalowe, tak nagrzewają, tak, metalowe. One z blachą obite, blach na zewnątrz jest i ona jest bardzo, bardzo, bardzo gorąca. Tak. I jeszcze w ogóle wiecie co, jak właśnie słońce świeci na te drzwi, to później ciężko jest je otworzyć, bo no, tak działa wiadomo. Czy na słońce, one się tak jakoś dziwnie, są wtedy spatrzone. Po prostu jak jest bardzo gorąco, to my nie zamykamy się od zewnątrz. Bo się potem wewnątrz, nie możemy otworzyć. Bo nie możemy otworzyć. Ja nawet od zewnątrz miałem problemy wczoraj. Tak jakoś dziwnie osiadają, że jak są te bolce u nas, to one tak jakby były niżej trochę. I tak, a ja zimą, kręcę jak jest i... zimno, to wtedy one są takie swobodne, luźne. Bardzo a teraz, swobodne, prosto a teraz idą. Tak są, kurczę. Po prostu jakoś tak dziwnie osiadają. No. Ale to wiecie, drzwi to jeszcze trochę muszą posłużyć, bo niestety to jest dosyć spory wydatek. Duży wydatek. To muszą być o specjalnych właściwościach zewnętrznych. Wczoraj jak malowaliśmy tą balustradę, to ta farba, mieliśmy w ogóle farbę z Śnieżkę. Taka okropna, wiecie dlaczego? Bo rzadka. Strasznie. Bardzo rzadka, strasznie leciało z niej, z tego pędzla, wiecie, że ciężko było malować, trzeba było dokładnie ją tam... A może ktoś dolał po prostu rozpuszczalnika? Ale wiesz co... Czy tata, czy mama? Ale otworzyliśmy przecież tą drugą puszkę. Drugą puszkę mieliśmy z Nobilesu i tak samo była rzadka ta farba. No to chociaż ja ogólnie nie lubię farb Nobiles, mi się źle kojarzą, wiecie czemu, bo zawsze jak tam... Jak byłam, powiedzmy, młodsza, tata kupował farbę do domu, żeby pomalować i kupował najczęściej Nobiles, bo to tutaj było tak jakby od nas, gdzieś tu z Wrocławka chyba, Nobiles. To ta farba tak śmierdziała strasznie. No, aż głowa boli. Okropnie, tak, aż głowa bolała, no. I później, jak już ja sama, wiecie, sobie malowałam swoje jakieś tam pokoje, mieszkania, to omijałam tą farbę szerokim łukiem, bo faktycznie taki zapach okropny. A najczęściej używam jakąś tam Śnieżkę właśnie, dekoral. Tutaj lubię jedynka ten kolor kiedyś, też. Jedynka kiedyś używałem. To jest chyba dekoral, ta zielona tutaj. No, dekoral to jest... I jest fajna ta. Nie? Się no, trzyma ładnie. Klasa taka na rynku. Bardzo fajnie, mi się bardzo podoba. Dobra, to my idziemy teraz. Jeszcze Wam w ogóle pójdę pokazać te... A właśnie, balkonik, nie? No balkonik pokazywałeś dzisiaj, nie? Pokazywałem, a już są kwiaty, bo ja pokazywałem takie puste rano, jak jeszcze piłem sobie kawkę. No tam za wiele nie doszło, bo tylko, no tylko kwiatuszki, no to wiesz. No, dobra. Przecisnę się. A wiecie co, w ogóle nasze pieski uwielbiają, teraz mamy drzwi balkonowe otwarte, bo sobie tą moskitierę zainstalowaliśmy i pieski uwielbiają tutaj też
przebywać. Kukulek to się w ogóle wygrzewa na słońcu. Wziął swoją pluszankę, swoją sówkę pluszową i to jest po prostu dla niego... Dziecko jego. No dziecko jego, ale on uwielbia tak na słoneczku się opalać. No a my tutaj, poczekajcie, się przesuniemy troszkę. Te kwiatuszki chciałam wam jeszcze pokazać, jak wyglądają. O, tak sobie wiszą. No, także już mamy ładnie. Jeszcze tu tam osłona tylko na ten, bo tak jest, wiecie, za duże są te przerwy między tymi prętami i mi to wkurza, że ten wszyscy tutaj z ulicy obserwują. Chciałabym tak troszeczkę więcej, wiecie, intymności mieć, o. Przydałoby się tutaj taki też żagiel na ten balkon, bo no słońce tu jest też, mimo tego, że tu jest daszek taki, o. To i tak tego słońca jest tutaj dużo, dużo. Ktoś nas tu podgląda. No i właśnie, ale tutaj musiałabym po prostu pewnie dziury robić w ścianach, pokombinować coś, albo po prostu poszukać takiego dużego parasola. Gdzieś tam mieliśmy taki parasol duży, ogrodowy i zobaczyć, jak to by zdało egzamin tutaj na balkonie. No, dobra, to my uciekamy. Tutaj psiorki nasze są też. Nie wiem, czy je widać. Są. No. To my uciekamy, idziemy malować, póki jeszcze z tamtej strony domu jest w miarę chłodno. Nie ma takiego słońca dużego. Tutaj z tej strony teraz jest słońce, także wykorzystamy to i pójdziemy sobie porobić co nieco. Prawda? Proszę pana? Tak jest. Pan jest tak jakiś niewyraźny. Halo, a jak pan kratki? O, okienko się otwiera. Dokładnie tak. Dokładnie. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Proszę pani, ja się bardzo krępuję kamery. Proszę to wyłączyć, proszę pani. Niekompletnie jestem uzdrowiony. Panie sąsiedzie, co panie pan opowiada? Halo! U nas w domu sąsiad? Dobra, to co? No, ruszamy. Trzymajcie się, pa. Pa, pa. Do później. No i kochani, my zgodnie z tym, cośmy mówili, teraz malujemy balustradę, proszę bardzo, balustrady będzie tyle do wymalowania. To jest, bo to najgorsze są tu takie pręty. Tak, bo wiecie, tutaj jest powierzchnia taka, że można szybko pomalować, a najgorzej jest te pręty tutaj. To jest taka dłubanina właściwie, niemalowanie, ale damy radę. Póki nie ma takiego dużego słońca, także jak widzicie tutaj na ogrodzie. No to pewnie połowę dzisiaj nam się uda. Połowę tak i skończymy z malowaniem, także tak to wygląda. Później się oczywiście będziemy zmieniać. Danusia tutaj dokończy chyba do końca tą balustradę. A ja będę tam tą drugą stronę malował. Także jakoś sobie poradzimy. Trzymajcie się, dobrej majówki i ślicznie dziękujemy za miłe komentarze. No już, kochani, trochę pomalowaliśmy. Trochę pomalowaliśmy tą barierkę. Może przyciszymy troszkę, tak, bo... Już, gdzie jest pilocik? Bo będzie nas zagłuszało. Prawa autorskie będą. No właśnie, jakiś tam sobie włączyliśmy film, dokument, co prawda. Dokument. Ale nie wiemy, czy będziemy go oglądać. Na razie się tak średnio zapomina. Dzień dobry, witam. Troszkę mnie strzaskało, bo złapało mnie słonko, jak malowałem jeszcze, bo Danusia malowała u góry, ja malowałem na dole barierkę. Tak, jeszcze nie skończyliśmy dzisiaj wszystkiego. Oj nie, bo dużo tego, jak widzieliście. No, pół dnia nam zajęło i wiecie, chcemy też troszkę teraz sobie posiedzieć, odpocząć. W końcu jest dzień wolny, można powiedzieć, tak wiecie, no, pół na pół. Pół na pół. Bo też oczywiście ale z tego, co piszecie, to wy też macie. O tutaj też jedna z naszych widzek pisała, że też ma pracowitą majówkę. To nie jest tak, że wszyscy bardzo odpoczywają. Jedna też z stałych widzek napisała, że pracuje. No tak, no, tak także się. Dobrej pracki życzymy, jak już jest to dobrej pracki. No i teraz chcemy sobie odpocząć, bo no tak, troszeczkę zmęczeni jesteśmy, a jutro poprawka z samego rana, bo to trzeba było i odtłuścić, odrapać, wiecie, odskrobać ładnie szpacheleczką, co tam odchodzi, zagruntować, no i malować. Jest co robić. No. Jest co robić. No tak bym mógł wymieniać, ale się streszczę, bo to jest nieciekawe i nudne. No, a wiecie co mnie, znów pamiętacie, jak w zeszłym roku miałam tutaj te plamy takie i znów mnie tu zaczyna swędzieć. Ja nie wiem, czy to nie jest od słońca właśnie. Od słońca, no, bo myśmy już próbowali wszystkiego i wychodzi na to, że to jest od słońca. W podobnym okresie jakoś chyba, tak mi się wydaje. Dzisiaj nawet nie? Słyszałem takie rozmowy takich dwóch pań, to jedna mówiła, że ma po prostu od razu bąble. No ja nie mam, ja tylko mam takie...
czerwienienie. I swędzi mnie to. No to znowu będzie. Może znów coś tam się już zaczyna. Może na uczulenie coś tam się poszuka, jakieś pasteleczki. Zawsze zapominam tego leku, kurczę, znany taki. Na uczulenie? Mhm. A, nawet nie pamiętam. No, nieważne. No, na obiadek mieliśmy dzisiaj w ogóle mama nam dała flaki. Kto lubi flaki? Ja flaków, Tomek lubi, ja flaków nie lubię, ale lubię samą zupę z flaków. No to zjadłam całą zupę. A Kingusi zrobiliśmy kruseczki te z jej przepisu. Fajne nam wyszły, także ja też sobie coś tam posmakowałam. No i teraz sobie posiedzimy, pooglądamy, może coś pochrupiemy. I będzie na pewno miło, prawda? No, że tak, to my takie, wiecie, każdy ma swój taki domowy sposób. Jest praca, jest czas na pracę w domu, na pracę poza domem, służbowe sprawy, a później sobie organizujemy czas wolny tak, jak każdemu pasuje. No, nam akurat tak pasuje i... Tak. Dobrze, to Wam życzymy udanej majówki. Bardzo udanej. Może niektórzy z Was gdzieś tam sobie wyjechali na kilka dni. No my akurat tak, wiecie, spędzamy sobie w domku. Mhm. Jutro może znów grilla odpalimy, sobie zrobimy na obiad jakąś karkówkę, jakąś kiełbaskę. Tak. Nie, zobaczymy. Pewnie, tak. Jeszcze chciałam tylko dopowiedzieć, że wysyłka tych naszych niespodzianek malutkich będzie maksymalnie, kochane, do końca przyszłego tygodnia. Także po majówce, tak wiecie, na spokojnie pójdę ogarnąć te paczuszki, ładnie Wam tutaj wszystko zaadresuję, także cieszymy się bardzo i no tak rozmawialiśmy z Tomkiem na ten temat, że co jakiś czas tam będziemy robić takie Wam drobne takie upominki. Drobne upominki będziemy robić i też poznaliśmy Wasze zdanie, no to wychodzi tak, na to, że jednak nasi widzowie lubią. Tak, że Wam się to podoba, to będziemy... wiecie, i myślę, że to będzie miłe i dla Was, i dla nas tym bardziej, bo lubimy się dzielić, lubimy robić komuś przyjemność, także będziemy takie akcje dokładnie robić. Także fajnego, bezpiecznego wyjazdu, bezpiecznego powrotu z majówek, jak gdzieś wyjeżdżacie do kogoś. I już zawczasu przypominam, nie chciałbym usłyszeć od którejś z Wicki, bo też raz co roku przestrzegałem przed tym, żeby uważać na wodę, żeby nie strugać bohatera, że każdy potrafi po dwóch piwach, wszyscy supermeni i do wody, każdy pływa od wielu lat. Się później okazało, taka wiesz, że Wicka mi kiedyś w tamtym roku napisała, Tomek mówi, jeszcze się wakacje nie zaczęły, 24 maj, a już jest 15 utonięć. Mm. Także przestrzegam, jak ktoś z Was znajomy chce się kąpać, a nawet jest po jednym piwku czy jakimś tam drinku, to powstrzymajcie go, bo być może mu uratujecie życie. Z wodą, no nawet bez alkoholu, ale jeśli ktoś przecenia swoje umiejętności, wiecie, może się to źle skończyć. Tak, z wodą nie ma żartów. Wypoczywajcie bezpiecznie, dziękujemy za uwagę. Za uwagę, za bardzo miłe komentarze. Tak, a i witamy serdecznie nowych widzów. Cześć. Jest nam niezmiernie miło, że przybywa Was. Super, bardzo, bardzo się cieszymy, kochani. Także życzymy udanej majóweczki, odpoczynku. Wypoczywajcie sobie, gdzie tam jesteście akurat. No i co, wszystkiego dobrego. Do jutra. Do jutra. Pozdrawiamy. Pa, pa. Pa.